Panie pośle, bardzo proszę, pan poseł Michał Urbaniak, Konfederacja. Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Generalnie ten rządowy projekt, no, jak wiemy, dostosowuje naszą Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa do prawa Unii Europejskiej i pracy. W projekcie tutaj uszczegółowiono organizację, zasady funkcjonowania laboratoriów, które realizują te zadania Państwowej Inspekcji. Laboratoria podlegają, jak wiemy, Głównemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa. No i jak do tej pory też podlegały wojewodom. Tutaj to, co się zmienia, to wiemy, że będzie też pewna pionizacja, pewna centralizacja pracy tutaj tych laboratoriów, co uważamy, że może faktycznie uskutecznić, usprawnić samą pracę. Wnioskodawca też w uzasadnieniu projektu wskazał zagrożenia związane z obrotem, stosowaniem środków ochrony roślin i dzisiaj ustawa o środkach ochrony roślin nie przewiduje dostatecznie skutecznych instrumentów prawnych w postaci też na przykład kar, które pozwoliłyby wyeliminować negatywne skutki wynikające z wprowadzania na rynek czy stosowania podróbek do środków ochrony roślin do tych, które są certyfikowane. W chwili obecnej możliwe jest jedynie w zasadzie wydanie zakazu w postaci decyzji administracyjnej, co może być zwyczajnie nieskuteczne. Zmiana, jakiej w zasadzie tutaj potrzebujemy, to nie tylko jakieś wdrażanie po prostu rozporządzeń brukselskich elit, natomiast powinny to być odpowiedzi na potrzeby, faktyczne potrzeby rolników. Wiemy o tym, że dzisiaj żywność powinna być produkowana odpowiedzialnie. Wiemy, że powinna być jak najlepszej jakości, więc zmiany dotyczące bezpieczeństwa żywności to są zmiany na lepsze. Celem samej nowelizacji jest też zwiększenie efektywności pracy laboratoriów, ponoć też ograniczenie właśnie kosztów. Generalnie Konfederacja jest za obniżaniem kosztów państwa, co wpisywałoby się też w naszą ogólną strategię. I co do zasady, my jesteśmy raczej przeciwko wprowadzaniu prawa unijnego na siłę do prawa polskiego. Uważamy, że generalnie powinniśmy wejść z Unii Europejskiej, ale już abstrahując od tego, wiemy w tym momencie, że to prawo może być prawem skutecznym, może być prawem, które pomoże rolnikom. Zatem też wolelibyśmy, aby ten projekt został skierowany do komisji, abyśmy mogli jeszcze nad nim spokojnie procedować, bo czy wdrożymy to w tym, czy w przyszłym miesiącu, czy przeciągnie się to o miesiąc więcej, myślę, że w tej kwestii wiele nie zmieni, po prostu wprowadzimy to prawo unijne nieco później, a sprawa będzie dostatecznie dobrze przedyskutowana. Dziękuję.